Stany Zjednoczone wybrały swojego prezydenta. Agata Król, zapraszam. Kampania w 5 minut. Codzienny podcast Polskiego Radia o wyborach w Ameryce. Jest 6 listopada 2024 roku. Z dużym prawdopodobieństwem 47. prezydentem USA będzie po raz kolejny Donald Trump. Ale na ostateczne wyniki trzeba jeszcze poczekać, liczenie głosów trwa. Sam polityk już ogłosił swoje zwycięstwo, spotkał się ze swoimi zwolennikami na Florydzie i wygłosił przemówienie. Podziękował swojemu sztabowi, zapewnił, że wraz z objęciem urzędu rozpocznie uleczanie kraju i zapewnił, że będzie walczył o każdego obywatela. Będę o was walczył, o wasze rodziny i o waszą przyszłość. Każdego dnia będę o was walczył z każdym oddechem. Nie spocznę, póki nie stworzymy silnej i bogatej Ameryki dla naszych dzieci, która się wam należy. To wspaniałe zwycięstwo Amerykanów, które sprawi, że Ameryka znów będzie wielka. Make America great again. W sztabie Donalda Trumpa na Florydzie zapanowała euforia. Reakcje republikańskich wyborców obserwowała Magdalena Skajewska, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia, która przysłuchiwała się też słowom Trumpa kierowanym do swoich wyborców. To było długie przemówienie, takie jak zresztą Donald Trump lubi wygłaszać. On przede wszystkim dziękował swoim zwolennikom i Amerykanom, którzy głosowali właśnie na niego, że tak właśnie zrobili. Dziękował swojej żonie Melanii, dziękował swoim sztabowcom i oczywiście obiecywał, zgodnie też z hasłem wyborczym, że uczyni Amerykę znowu wielką, znowu wspaniałą, zdrową, bezpieczną, w której nie będzie już inflacji, a sytuacja gospodarcza będzie dużo lepsza niż dzisiaj. To są te wszystkie obietnice, które słyszeliśmy podczas wieców wyborczych, w czasie kampanii wyborczej i dzisiaj również Donald Trump je powtarzał. Wśród zwolenników jest euforia, jest ogromna radość. Ci zwolennicy Trumpa, z którymi tutaj w West Palm Beach rozmawiałam, oni wszyscy mówią, że wreszcie Donald Trump wraca do Białego Domu. Wreszcie po tych 4 latach Ameryka będzie znowu wspaniała i znowu wielka. Nikt nie ma wątpliwości tutaj, przynajmniej wśród zwolenników Trumpa, że to właśnie on będzie kolejnym 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kompletnie inne emocje towarzyszyły wyborcom w sztabie demokratów w Waszyngtonie. Feta została odwołana, a goście poproszeni o wyjście. Rozmawiał z nimi nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, Marek Wałkuski. Wszystko zostało zamknięte, wszyscy sobie poszli, zrobiła się cisza i poproszono wszystkich dziennikarzy, żeby już po prostu spakowali swoje rzeczy i wyszli, bo nie ma powodu zostawać tam dłużej. Co prawda ludzie, z którymi rozmawiałem, którzy wychodzili z tego wiecu Kamali Harris, niedoszłego wiecu, bo Harris w końcu oświadczyła, że poinformowano, że nie będzie pojawiać się na Howard University, gdzie zebrało się 15 000 jej zwolenników. To jest uczelnia, na której sama studiowała, no i tam miało być fetowane jej zwycięstwo. Jak przyglądałem się ludziom, rozmawiałem z nimi, no to te nastroje z godziny na godzinę stawały się coraz gorsze. Niektórzy wychodząc stamtąd mieli jeszcze nadzieję na to, że to może się odwróci, że jak zostaną policzone wszystkie głosy, to sytuacja się zmieni, no ale widziałem takich, którzy wychodzili z Howard University ze łzami w oczach. Oni już wiedzieli, że szans na zwycięstwo Harris nie ma. No w związku z tym atmosfera była nie najlepsza. No a później poinformowano nas, że rozpoczyna się wielkie sprzątanie. Zaczęto zdejmować flagi, dekoracje różnego rodzaju, rozmontowywać sprzęt. Ważna informacja jest też taka, że wyniki wyborów do Senatu i Izby Reprezentantów również dają powody do zadowolenia partii republikańskiej. Wygląda na to, że Republikanie przejmą wyższą Izbę Parlamentu. Ważą się jeszcze losy tego, która z partii będzie miała większość w Izbie Reprezentantów. W tym odcinku wyjątkowo danych cząstkowych nie zaprezentujemy. Te jeszcze się zmieniają, ale amerykańska mapa jest wyraźnie zaczerwieniona. Czerwony to kolor republikanów. A wy, na kogo byście oddali głos i dlaczego? Napiszcie w komentarzu. To jest kampania w 5 minut. Na koniec jeszcze ciekawostka. Wybory w USA dotarły do kosmosu. Astronauci NASA na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej też zagłosowali. Zaszyfrowane karty do głosowania trafiły przez pokładowy komputer do Centrum Kontroli Misji w stanie Nowy Meksyk. W końcowej fazie trafiły drogą elektroniczną do urzędników w lokalach wyborczych. Mogli oni oddać głos w wyborach dzięki prawu obowiązującemu od 1997 roku w Teksasie. Mimo że przebywają obecnie na orbicie okołoziemskiej około 320 km nad najbliższym lokalem wyborczym. Pierwszy głos w kosmosie oddano właśnie w 1997 roku. Zrobił to amerykański astronauta David Wolf podczas 4-miesięcznej misji na pokładzie rosyjskiej stacji kosmicznej Mir. Wracamy na Ziemię. Tu światowi przywódcy już składają gratulacje, nie czekając na ostateczne wyniki wyborów.
Jako pierwszy pospieszył z gratulacjami premier Węgier. Później wpisy na portalu X opublikowali prezydent Francji, sekretarz generalny NATO, a później jeszcze prezydent Ukrainy, premier Izraela, przewodnicząca Komisji Europejskiej i wielu innych polityków. Congratulations, Mr. President Donald Trump. You made it happen, napisał z kolei prezydent Andrzej Duda. Do usłyszenia. Agata Król. To był podcast Kampania w 5 minut.